Gostynia powoduje, że to ofensywa Kozłów Poznań znów znajduje się na boisku na początku czwartej kwarty. Jeżeli teraz zawodnikom Kozłów Poznań uda się zdobyć przyłożenie, to wrócimy do normalnego systemu rozgrywki, czyli będzie czas zatrzymany. Ale żeby tak się stało, przed Kozłami Poznań droga 55 yardów do pola punktowego Seahawks. Akcja biegowa środkiem zatrzymana w zarodku. Teraz już bardziej czujni na te akcje biegowe zawodnicy defensywy Seahawks. Czas teraz dla niekorzyść. Przerwa na żądanie na drużynę Seahawks Gdynia. Czas wzięty przez trenera Seahawks, także słyszymy się po krótkim przerwie.
Wisły Poznań ustawione w formacji, która jest typowa dla odkopnięcia i tak też będzie, odkopują piłkę w czwartej próbie. Gita ląduje na aucie, poza boiskiem, z miejsca, które wylądowała poza boiskiem, rozpocznie ofensywę Seacoast Gdynia. Warto tutaj nadmienić bardzo dobrą grę defensywną ze strony Seacoast Gdynia. Po raz kolejny zatrzymali marsz Kozłów Poznań. I dzięki temu czas dalej upływa w tej czwartej kwarcie. Dalej jest stosowana Mercy Rule. Pierwsza próba 10 yardów do zdobycia. Seacoast prowadzą 55-14. Ofensywa Seacoast Gdynia teraz bliżej własnego pola punktowego niż pola punktowego przeciwnika. Akcja biegowa Angelo Pis szukał sobie miejsca po lewej stronie tym biegiem, ale widząc presję defensorów bezpiecznie uciekł poza boisko. Trzecia próba. Niewiele zmieniło się od tej drugiej próby. Ale ofensywa Seacoast bliżej własnego pola punktowego niż tego pola punktowego przeciwnika. Liga bramy. Podczas akcji powrotnej po przechwycie niedozwolony blok w plecy 65 w drużynie Kozły Poznań. 10 yardów kary z miejsca faulu, pierwsza próba Kozły. Także o ile mieliśmy w meczu przechwyt, o tyle przewinienie doprowadziło do tego, że Kozły Poznań nie otrzymują przyłożenia. Także rozpoczynają od połowy przeciwnika swoją ofensywę blisko pola punktowego. Ja w międzyczasie chciałbym ogłosić, że został znaleziony telefon komórkowy. Proszę spojrzeć w swoje kieszenie, w torebki. Czy gdzieś tam komuś nie brakuje tego telefonu komórkowego? I zgłosić się do... Proszę się zgłosić na recepcję przez główne wejście odstawione. Ten telefon tam bezpiecznie czeka, a my wracamy do meczu. Końcówka staje się coraz bardziej emocjonalna. Akcja biegowa środkiem boiska. Pętka, jeżeli to przewidziałem, był tym zawodnikiem, który próbował się przedzierać przez defensywę z Seacoast Gdynia. Ta sztuka mu się nie udała, a na tyle by zdobyć pierwszą próbę. Ale udało się zdobyć 4 yardy, także druga próba i 6 yardów do zdobycia, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Tak jak już wspominałem wcześniej, bieg na 4 yardy, na 5 yardów to są bardzo dobre biegi. Jeżeli w każdej próbie formacja ofensywna zdobędzie taki bieg, to na pewno zakończy się do końca zdobycie pierwszej próby. Tymczasem Patryk Walczak próba akcji biegowej środkiem, ale powstrzymany przez defensywnych liniowych Seacoast Gdynia. Trzecia próba i dalej ten sam dystans jardowy do zdobycia.
zdobycia. Jest to około 6 yardów. Biegowa środkiem. Rezultat jest ten sam, co w drugiej próbie. Także będziemy mieli czwartą próbę. I 2 yardy do przejścia, także troszeczkę więcej tych yardów zdobytych w tym biegu w trzeciej próbie. Jest to jednak niewystarczające do tego, by zdobyć pierwszą próbę. Jednak zawodnicy Kozłów Poznań, drużyna Kozłów, jest już zdesperowana, by zdobyć punkty. I w tej czwartej próbie nie dochodzi już do zmian na boisku. Będą próbowali przejść ten niewielki dystans, jaki chcieli od zdobycia pierwszej próby. Pytanie, jak ze swojego zadania w tym krytycznym momencie wiąże się teraz defensywa Seacoast. Będzie akcja podaniowa i podanie jest złapane. Przyłożenie Kozły Poznań. 6 punktów na konto Kozły. Zdobywcą przyłożenia Artur Wrzosek, jeżeli dobrze widziałem. Ale tutaj niestety ja tego jeszcze nie jestem pewien, który to był numer. Fakt jest jeden, 6 punktów wpada na konto Kozłów Poznań, 55-20. I teraz pytanie, czy czas będzie już normalnie zatrzymywany? Potrzebują tego jednego punktu teraz Kozłów Poznań. Podwyższenie za 1 punkt. Nieudane. Zawodnicy Kozłów Poznań zdecydowanie sięgną pewnie po jedną z zagrywek typu onside kick, czyli to krótkie kopnięcie, ponieważ to zwiększa ich możliwość, ich szanse na to, żeby odzyskać piłkę, ale jednak długie podanie ze strony Kozłów Poznań, także moja predykcja po raz kolejny jest błędna, a to jest powrotem oczywiście świetny podanie na Andrzej Lopez. Bezpiecznie jeszcze ucieka poza boisko. Bardzo ładny powrót Angelo Pis na połowę przeciwnika i od 35 yardu, od 37 yardu połowy przeciwnika rozpoczynają ofensywę Seacoast Gdynia. Gwizdki sędziowskie zatrzymują jeszcze akcję ofensywną Seacoast. Przerwa na żądanie Kozły Poznań. Czwarta,
Seahawks, pierwsza próba i akcja biegowa. Kaweł Pilakowski bardzo ładnie flagi na boisku. Zanim jeszcze okaże się, jaki jest rezultat tej akcji, najpierw usłyszymy werdykt głównego sędziego. Holding, numer 78 w ataku, 10 yardów kary, powtarzamy pierwszą próbę. Łukasz Miotkę był tym zawodnikiem w szeregach Seahawks Gdynia, który udostępniał, właściwie otwierał dziurę dla Gawła Pilakowskiego w sposób niedozwolony. W rezultacie akcja ofensywna zostaje cofnięta. Dalej mamy pierwszą próbę. Brown przy piłce. Akcja podaniowa na prawą stronę. Bardzo ładny bieg jednego z odbierających Seahawks Gdynia. I w pierwszej próbie udaje się zmniejszyć ten duży dystans yardowy, jaki dzielił przed zdobyciem pierwszej próby. Druga próba i 9 yardów, 10 yardów do zdobycia, także można powiedzieć, że w drugiej próbie mamy... Znajdujemy się w miejscu, w którym rozpoczynała ofensywa Seahawks swój atak. Brown przy piłce, oddany do Gawła Pilakowskiego, ten środkiem boiska zatrzymany przez dwóch zawodników Kozłów Poznań. Jednym z zatrzymujących był Maciej Banach, a tutaj jeszcze flaga na boisku. Po zakończeniu akcji, przewinienie osobiste, później uderzenie zawodnika numer 92 w drużynie obrony. 15 yardów kary z miejsca zakończenia akcji, automatycznie pierwsza próba. Pierwsza próba podarowana dla Seahawks Gdynia przez Mikołaja Ochnika. Niefortunne tutaj, zbyt późne uderzenie zawodnika z piłką. Czasem przebieg mają akcje defensywne. Pamiętajmy, że zawodnikom z defensywą przyświeca tylko jeden cel, a jest to zatrzymanie zawodnika z piłką. Czasem w tym amoku defensywy nie słyszą gwizdka, stąd wynikają takie kary. Teraz Mika Brown w obawach, ale ratuje się uciekając poza boisko. Do końca meczu 2 minuty i 44 sekundy. Pierwsza próba i 5 yardów do zdobycia. Seahawks bardzo bliscy kolejnej zdobyczy punktowej. Mają 4 szanse na biegnięcie w pole przeciwnika. Zobaczmy, jakim to będzie za pierwszym razem. Mika Brown sam z piłką szuka miejsca po lewej stronie. Będzie tam jakieś niesportowe zachowanie. Flagi można powiedzieć rzucone prewencyjnie, by zapobiec, by doszło do czegoś poważniejszego między zawodnikami. Wiadomo, nie mam tutaj na myśli wyznań miłosnych. Poczekajmy na ten.
przewinienie osobiste, późne uderzenie zawodnika numer 54 w drużynie obrony. 15 yardów kary zostanie odmierzone na kick-offie. Rezultatem akcji przyłożenie. Numer 54 jest zyskający kolorów. Przerwa na żądanie dla drużyny Kozły Poznań. Jest to trzecia i ostatnia przerwa na żądanie w tym meczu. I słyszymy się po krótkiej przerwie. Podwyższenia wyników przez Sport Gdynia. Mamy dwa faule przed akcją. Offside numer 6 w drużynie obrony. Przed akcją. Personal foul numer 6 w drużynie obrony. Numer 6 zostaje zdyskwalifikowany. Do końca meczu została 1 minuta i 55 sekund. 1 minuta 55 sekund.
Przed akcją niesportowe zachowanie, ławka drużyny kopiącej. 15 jardów kary, wciąż kopnięcie. Numer 34 drużynie obrony. 5 jardów kary, powtórzymy pierwszą próbę. Ale tutaj jeden z zawodników defensywy dopuścił się kary offside. Także będziemy... Także Kozły Poznań mimo wszystko poruszają się w górę boiska za sprawą tej kary. Dalej pierwsza próba. No i teraz czas nieubłaganie. Próba akcji podaniowej na lewą stronę. A szarpy do piłki przez zawodnika ofensywnego. Plaga na boisku jeszcze. Pytanie, jaki będzie rezultat tej akcji. Nie ma faulu podczas akcji, rezultatem akcji jest przechwyt. Pierwsza próba. Także jeszcze na zakończenie tego meczu odzyskują piłkę w swoje posiadanie. I pytanie, czy już zadecydują się uspokoić swoją grę, tak naprawdę pozwolić czasowi upłynąć do końca, czy jeszcze będą próbowali podwyższać ten wynik. Jak widzieliśmy, Seahawks Gdynia dzisiaj nie biorą jeńców. Wszystko jeszcze może się zdarzyć. Także pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Ale jednak ustawiają już victory formation, także pozwolą upłynąć czasowi. Seahawks